Siema, siema, Tajtory, witam was bardzo serdecznie w pierwszym świątecznym odcinku na moim kanale ze Stumble Guysa. Sorry za światło, które mam tutaj na twarzy, ale no rolety mam niedosunięte i tak mi to słońce świeci. Dobra, już mniejsza o to, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj powiem wam naprawdę bardzo ważną rzecz, a mianowicie jak za darmo w naprawdę szybkim tempie dostać dużo tych lizaków świątecznych, czyli nowej waluty, która wbiła do Stumble Guysa. No, ja mam ich na razie zero, ale pokażę wam jak mieć ich dużo więcej, bo to jest dopiero moje pierwsze wejście w tej aktualizacji do Stumbla. No a za tą walutę między innymi możecie na przykład sobie kupować specjalne świąteczne pudełka, w których są śliczne skiny, które chyba każdy chciałby mieć, więc mordeczki, no naprawdę warto wysłać ten filmik od początku do końca. Zanim do tego przejdę, jak wiecie, mamy nowy, piękny, świąteczny karnecik. Jezu, jak to pięknie wygląda, widzicie ten design? Takie kolorowe ramki w świątecznych kolorach, oprócz tego no jeszcze dużo innych śnieżnych dekoracji. Mi się mega podoba, nie? Już sam wygląd tego karnetu kusi, żeby go kupić, a to co jest na końcu, to już w ogóle jest piękne. Teraz zasłaniam wam to kamerką, no ale między innymi jest ta śnieżka, emotka wyjątkowa, oprócz tego też Santa 3000, czyli piękny, wyjątkowy skinek. Nawet w darmowym pasie na końcu jest też kozacki skinek epicki, więc no nic tylko wbijać ten kardet, naprawdę wygląda on super. I w ogóle to tło w menu, jak to wszystko idealnie wygląda. Dzisiaj na tym odcineczku pogramy sobie z samymi świątecznymi skinkami na tych wydarzeniach, żeby zdobywać właśnie między innymi te cukierki, ale ja wam powiem inny sposób na zdobywanie cukierków, a nie tylko granie w wydarzenia. A dokładnie, mordeczki, to powiem wam, że organizuję dla was konkursik. Możecie zwyciężyć taki oto piękny pakiet, gdzie jest 500 gemów i 200 lasek cukierkowych, czyli tych takich lizaków. Jeśli chcecie go zwyciężyć, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym odcineczkiem, to jest bardzo ważne i będzie sprawdzane. Oprócz tego trzeba zostawić suba na moim kanale, więc koniecznie subskrybujcie mój kanał, no bo wtedy tylko możecie brać udział, tylko dla subskrybentów to jest. No i napiszcie w komentarzu wasz nick. To są trzy takie rzeczy, które musicie zrobić, no i jak je zrobicie, to już możecie wygrać taki zestawik. Dlatego to jest pierwsza rzecz, dzięki której będziecie mieli więcej lasek cukrowych na swoim koncie, taki pierwszy sposób, a resztę powiem wam zaraz. Bo w sumie drugi sposób to misje. Aktualnie możemy ich zdobyć tylko co prawda 10 w tych misjach, ale z dnia na dzień teraz będzie wychodziło więcej misji. No tutaj jeszcze jest 20 nawet na końcu, więc troszkę już tych lasek można zdobyć z samych misji, ale właśnie na dniach będziemy dostawać nowe, w których też będzie to do zdobywania, więc wykonujcie je sobie. Ja mogę odebrać pierwszy stopień karnetu, więc otwieramy go sobie. Jeszcze nie kupiłem tego płatnego, ale spokojnie, spokojnie. Myślę, że to się zmieni, bo ten karnet mi się tak podoba, że jest bardzo możliwe, że go zakupię. Ale najpierw chcę wam zrobić konkursik, żebyście wy mogli wygrać te gemy i oprócz tego jeszcze laski. Lecimy sobie z giereczką, moi drodzy. Będzie to pierwsza dzisiaj gierka. Po niej porobimy naprawdę fajne rzeczy, dużo świątecznych, mocnych rzeczy wam jeszcze powiem. Między innymi pomówimy sobie o kolejnych darmowych prezentach, bo teraz codziennie będziemy je dostawać, ale to zaraz do tego przejdziemy. Najpierw zagrajmy sobie tą giereczkę i zdobędźmy pierwsze laski cukrowe, bo to jest bardzo ważne. Okej, jedna z głupszych mapek w sumie, jeśli chodzi o Stumble Guysa, według mnie. No bo no, ta mapka jest mega dziwna. Tak naprawdę wystarczy nie pchać się tutaj do przodu, tylko poczekać, aż inni wam otworzą drogę, no i dzięki temu możecie bez problemu przejść, chyba że was ktoś zrzuci, więc na to trzeba uważać. Ale generalnie możecie mi napisać w komentarzu, jak dotrwaliście do tego momentu, jaki jest wasz ulubiony świąteczny skinek w Stumble Guysie. To postaram się przypiąć serducho, dobra? A ja już tutaj powinienem to przejść bezproblemowo. Tak jest, ja mam ciastka i to sobie chyba mój ulubiony świąteczny skinek. O proszę, a to jest jedna z moich ulubionych mapek, moi drodzy. Honey Drop, zawsze ją bardzo lubiłem, więc tutaj też nie wyobrażam sobie, żebym nie przeszedł do finału. Dlatego no na razie zapowiada się dobrze, jeśli chodzi o tą gierkę. Może jakoś się udają ugrać. Chociaż moi rywale też są dobrzy, już musiałem spać na piętro niższe. No ale to o niczym nie świadczy i tak dalej, jeszcze bez problemu mogę awansować. A was generalnie, widzowie, chciałem poprosić o to, żebyście zostawili jeszcze subika na moim kanale, jak tego nie zrobiliście, bo naprawdę staram się dla was z tymi odcinkami ze Stumble Guysa. Myślę, że widzicie, że już o wiele mniej osób nagrywa tego Stumble aktualnie, jeśli chodzi o YouTube'a. Więc mam nadzieję, że to docenicie, że tutaj cały czas dla was nagrywam. No ale dobra, ja naprawdę się jaram teraz tym update'em, co jest w Stumble'u. Mnóstwo kozackich rzeczy, których totalnie chyba nikt się nie spodziewał. Fajnie, że są codzienne darmowe prezenty. Ej, czekajcie, bo ja teraz odpadam. Okej, udało się przejść, no już nie mogłem tutaj nic więcej zrobić, na szczęście jest finał. No i finał też jest na idealnej dla mnie mapce, ja uwielbiam, kurczę, tą mapę. Więc co, lecimy po koronkę na dobry start odcineczka. No i generalnie chciałem wam powiedzieć, że już jakiś czas temu mówiłem wam o tym, że będą darmowe prezenty w Stumble Guysie. I nawet mówiłem, że będą codzienne darmowe prezenty. I nawet mówiłem, że przez 24 dni one mogą być. I tak jest też teraz. Będziemy codziennie dostawać jakiś darmowy prezent w Stumble, co jest mega, mega kozackie. No tam wiadomo, pierwsze te prezenty nie są jakieś specjalne, zaraz w sumie go sobie odbierzemy, bo jeszcze go nie odebrałem. Aczkolwiek to samo to i tak już jest dobre, że no te prezenty są ze strony twórców, fajny świąteczny update nam tutaj zrobili, a to jeszcze nie są wszystkie zmiany, które wchodzą na święta, więc jeszcze, widzowie, wyczekujcie na najlepsze, na najciekawsze. Nie mogę wam też tak jakoś wszystkiego na razie zdradzać, ale uwierzcie mi, że będzie fajnie. No i dobra, lecimy sobie z tym finałem. Już dwie osoby widzę, że odpadły, ja na razie na chillu, na spokojnie sobie skaczę. Lubię bardzo tą mapkę, tak jak wam mówiłem, więc postaram się tutaj zrobić winka. To by było piękne, gdybym już na początku odcinka walnął tutaj jakiegoś wineczka. Ten skinek, którym gram, jest taki śmieszny, widzicie go? Ten ciastek taki chudy.
mega śmiesznie wygląda w kosmosie lecąc. No ale dobra, póki co naprawdę idzie dobrze. Ta gierka może trochę potrwać, bo tutaj zostały już pewnie same tryhardy, nie? Tylko 3 osoby oprócz mnie, nie, w sumie ze mną nawet chyba 3 osoby. Ej, więc mamy dużą szansę na zrobienie wina, to by było piękne. Pierwsza gierka dzisiaj i od razu win, no ja się nie mogę doczekać, ale mnie wkurza to światło na mojej twarzy. Sorry za to, widzowie, ale naprawdę nie mam tego jak zrobić, bo mi się trochę żaluzje zrąbały. No i niestety nie mogę ich do końca zasunąć. I przez to mi trochę świeci na twarz. Najmocniej przepraszam. Ej, bo się teraz trochę zagapiłem i prawie przez to spadłem. Chłop mnie tu jeszcze zablokował, ale sam spadł. Widzicie? Wyeliminowałem typka. Nawet nie specjalnie, ale ważne, że wyeliminowałem. Dobra. I teraz zostałem tylko ja i chyba dwie... Przez przypadek kliknąłem 2 razy spację. Ale i tak nagrody, które dostanę, powinny być spoczko i powinienem dostać już tutaj moje pierwsze laski cukrowe, lizaki cukrowe, pięknie. No ale dobra, wchodzimy sobie, moi drodzy, do sklepiku i patrzcie, co się tutaj dzieje. Po kolei, no między innymi mamy koło sushi, które jest kozackie i gdybym miał gemy, na pewno bym je otworzył, bo tutaj mamy gwarancję jakiegoś skina nowego, nie? No jakby jeszcze się trafił jakoś mityka albo specjala, to już dopiero by było cudnie. Ale dobra, lecimy dalej. Jest piękna reklama Stumble Passa, który mnie strasznie kusi. Mamy oferty i między innymi są właśnie te nowe bożonarodzeniowe pudełka z bardzo ładnymi skinkami, które pewnie szybko by się odblokowały, bo nie są dużej rzadkości. No ale następnie za gemy możemy sobie kupować między innymi laski cukrowe, czego akurat w sumie nie polecam chyba, ale mamy odliczanie do świąt i to jest jeden z pierwszych prezencików, który już sobie odbieram, bardzo fajnie. I te prezenty chyba codziennie wchodzą około godzinki 12 albo 13, więc wypatrujcie. Jest kozacka oferta z ciastkiem pogryzionym, która wyleciała do sklepu, taka świąteczna, ale to i tak jeszcze nie wszystko, bo na dniach będzie wchodziło dużo więcej rzeczy, a ja teraz pozwólcie, że otworzę sobie pudełka, które tutaj mam. I generalnie powiem wam, że tego nawet... Dobra, to też sobie otwórzmy. Za 40 były tych na początek, później za 60 i później za 120, więc wszystkie te najlepsze pudełka sobie otworzymy. Trzymajcie kciuki, żeby tutaj był dynamicik. Jest, okej, więc opłacało się wydać na to pudełko. Już bardzo mało mi brakuje, żeby tego skina odblokować, więc mam nadzieję, że w końcu mi się uda, bo ja otwieram i otwieram te pudełka, a jeszcze jakoś mi się nie odblokowywały te skiny najlepsze. Więc kibicujcie, oglądajcie w ogóle ten filmik do końca. Naprawdę polecam, widzowie, jeszcze chwilkę ze mną zostać. Z góry dziękuję. Co my tutaj będziemy mieli? Proszę, jakiś jeden skin, który mi się przyda. O, idealnie. Tego skina chciałem. Tylko 14 punktów mi brakuje i będę go miał. Więc może już w kolejnym odcinku się uda. A teraz jeszcze ostatnie za 120. Najlepsze, które sobie już teraz otwieram. Trzymajcie wszyscy za mnie kciuki, widzowie, żeby tutaj dali mi i tego dynamita, i tego delfinka. Wtedy będę bardzo szczęśliwy, nie? To są takie 2 skiny, do których mi już niedużo brakuje. I teraz, uwaga. Kurde, no. Naprawdę ani jednego z nich nie dostałem. Ale pech, no nie wierzę. Takich pudełek to ja nie chcę otwierać. Rzućmy sobie generalnie jeszcze okiem na te nagrody w tym wydarzeniu. Zobaczcie, tutaj cały czas mamy laski cukrowe, więc tutaj nic specjalnego takiego dodatkowego nie ma. A tutaj, czy też są jakieś laski cukrowe? Tak, tutaj też są same laski cukrowe. Myślałem, że coś dorzucą innego jeszcze twórcy. Ale za to są też nowe tutaj nagrody w wyzwaniach turniejowych. I tutaj też jest mnóstwo lasek cukrowych, więc to jest kolejny sposób, żeby je zdobywać. Specjalne pudełko z nagrodami. No ale między innymi jest tutaj też fajne odłamki do tego skina Dolly Beer, który jest mega ładny, wygląda jak z FNAF-a. Dużo innych fajnych odłamków, kolejne, jak widzicie, tutaj laski cukrowe, których jest mnóstwo. Specjalne kroki, dużo gemów, no i na koniec Krampus, czyli jeden z lepszych skinków. Lecimy sobie z jeszcze jedną giereczką, nie ma zamulania, moi drodzy, i znowu zaczynamy od tej samej mapki. Chyba na tym wydarzeniu po prostu jest taka sama kolejność mapek, mi się wydaje, nie wiem. No ale dobra, na początek spróbowałem odkryć tym razem, ale coś mi nie pykło. Ale zobaczcie, jak oni szybko lecą, co jest grane. Fajnie się gra z tymi osobami, bo oni się nie boją, tylko tutaj od razu fajnie wszystko atakują. Dobra, let's go, no i to już powinien być bezproblemowy finał i to chyba jako pierwszy dojdę. Ty, pierwszy na becie będę! No dobra, może trochę mnie ten spanżą wyprzedził, ale byłem z przodu. No i lecimy sobie z kolejną rundą. Jak ona nam tym razem pójdzie? Błagam, żeby to jakoś się ugrało fajnie. Ja chcę tym razem już zrobić wina. To jest znowu Honey Drop, czyli znowu mapka, którą uwielbiam. Ale no rywale tutaj wcale łatwi nie są, więc trzeba się będzie skupić, żeby nie odpaść jakoś szybko. Dobra, spadamy na niższe piętro, bo oni cały czas tu wszystko rozwalają. Cholewcia, dobra, zrobiłem bardzo dobrego ślizga. I tutaj mam takie swoje specjalne miejsce, na którym raczej nikt mi nie powinien mnie nikt z niego zrzucić. Oj, ale muszę już zejść niżej, bo zaraz nie będę miał gdzie skoczyć, nie? Więc to jest ważne, żeby tutaj jakoś ustać. Cholewcia, jest niebezpiecznie. Przejdę czy nie przejdę? Przejdę, ewidentnie. Musi się udać. Dobra, pięknie. Okej, lecimy z finałową rundą, moi drodzy. Zobaczmy, co teraz będzie. Mam nadzieję, że w końcu zrobię tego wina, nie? W pierwszej rundzie byłem bardzo blisko, w tej pierwszej giereczce. No ale wina się zrobić nie udało, to może teraz chociaż się uda. Zobaczymy. Mój ciastek tutaj chce ewidentnie zdobyć jakąś koronkę. Robi się niebezpiecznie, ryzykuje. Dobra, piękny skok. Taki podwójny skok jest tu bardzo ryzykowny, nie? 4 osoby zostały.
zostały tylko, widzowie, musimy to ugrać. Trzymajcie wszyscy kciuki, napiszcie w komentarzu Team Tori, jak dotrwaliście do tego momentu. Będę wam mega, mega wdzięczny. Dobra, odbijamy się teraz z trampoliny wysoko w górę, ale nie mam na co wskoczyć nawet, niestety. Ja jestem już na tym najniższym pułapie. Musi jeszcze kilka osób odpaść, żeby tutaj tego wina zrobić. Jest, ktoś tam spadł, więc zostały już tylko dwie osoby, widzowie. Ta gierka naprawdę jest do ugrania, nie? Lecimy, lecimy, nie śpimy, kurczę, tu są spore emocje. Patrz na tego ciaska, jak on fajnie lata. Mam finał i nie mogę teraz tego zepsuć. Ależ to zrobiłem, jest! Udało się zrobić koronkę na odcinku, let's go! No to odbieramy sobie nagrody, ale czy na przykład awansowałem teraz na kolejny level tutaj w tych nagrodach z wydarzeń? Tak, mamy kolejne laski do odebrania, 10. No nic, w kolejnym odcinku na pewno sobie to jeszcze pootwieramy. Dziękuję, że tutaj byliście, trzymajcie się, żółwiczek!